W Medjugorje byłam dwukrotnie, za drugim razem w oazie pokoju. Przez 7 tygodni dzieliłam życie z pewną wspólnotą i to pozwoliło mi zejść głębiej w życie duchowe. Było to wielką łaską, głębokim przeżyciem, ale przede wszystkim takim zbliżeniem się osobowym do Maryi jako matki, do osoby, która kocha bezwarunkowo. Z takiego poziomu też wiedzy o Maryi, która jest nam potrzebna, do poziomu doświadczania jej jako matki. Martwiłam się, że jak wrócę stamtąd, to nie będę mieć już tego doświadczenia wspólnoty i siły, jakie daje modlitwa wspólnotowa. Właśnie owocem tego na dzień dzisiejszy jest właśnie to, że jednak stał się mały cud i w domu, w którym mieszkam, nie czuję się już samotnie, jeśli chodzi o modlitwę, ale mogę ją dzielić z osobami najbliższymi i to naprawdę daje ogromną siłę. Jest to budujące duchowo, daje wiele nadziei, pokoju i miłości. Poprawiają się relacje zarówno z tymi osobami, z którymi się modlę, ale też z tymi, z którymi się nie modlę. Jest to takie bardzo, bardzo wiążące i bardzo sobie to cenię. I myślę, że jest to początek nowej drogi z Matką Bożą.